Szanowni Państwo, chciałem się podzielić najpierw bardzo miłą i dobrą informacją dla mieszkańców powiatu tureckiego. Otóż w ostatnich dniach został uchwalony przez Sejm budżet państwa i w tym budżecie państwa znalazł się zapis, znalazła się poprawka o przekazaniu 1 600 000 zł na rzecz naszego szpitala, a konkretnie na przebudowę oddziału wewnętrznego i zakup karetek. Taki jest tytuł tej poprawki. Udało mi się takie pieniądze na rzecz naszego szpitala zdobyć. Materiał, który Państwu opisałem tam w ostatnim akapicie, ta poprawka jest ujęta, jednak to jest materiał taki wewnętrzny, komisyjny. W samym budżecie państwa trudno to znaleźć, bo zapisy dotyczą województw i te pieniądze znajdują się w środkach przeznaczonych na województwo wielkopolskie. Także cieszę się, bo dzięki tym pieniądzom będzie można wyremontować chyba najgorszy oddział w naszym szpitalu. Potrzeba jest też nowych karetek i mam nadzieję, że chociaż jedną karetkę z tych pieniędzy szpital zakupi. Także to są, myślę, dobre informacje dla pana starosty Dariusza Kałużnego, dla całego zarządu powiatu, ale przede wszystkim dla pacjentów i dla mieszkańców. Mam nadzieję, że w tym roku uda się ten remont przeprowadzić, bo z tych pieniędzy trzeba skorzystać. A nie było łatwo, bo konkurencja nawet wśród nas, posłów partii rządzących, jest dużo. Każdy zabiega o swój region, a są to pieniądze budżetowe, także przekazane na ten cel. Jeśli by ich starczyło na remont tego oddziału, tam chyba specyfikacje przetargowe opiewają na podobne kwoty. Nie ma obowiązku, że szpital musi z własnego budżetu jakiś procentów, czy 30, czy 20, czy 50% dokładać, chyba że zabraknie, no bo więcej już z budżetu państwa na razie nie wygenerujemy. Także tą informacją chciałem się podzielić. Bardzo mnie to cieszy, ale to też nie jedyne środki, które przez instytucje państwowe są przeznaczane na teren powiatu tureckiego, bo niedawno pan burmistrz otwierał boiska przy Osirze w Turku. Tam kwota blisko 500 000 zł z Ministerstwa Sportu została na to przeznaczona. Sam zaangażowałem się w lobbowanie tego projektu. Tam może nie padło w mediach, bo troszeczkę panu burmistrzowi pewno się to zapomniało, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że boiska są uruchomione i zrobione. Także jak państwo widzicie, no, staramy się tym samorządom tutaj pomagać. Niedawno został zakupiony wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej naszej tutaj w Turku, gdzie też było wsparcie z mojej strony po to, aby ten wóz uzyskać. Jeśli chodzi o straże, to jest dużo dofinansowań do remontów garaży, do sprzętu strażackiego. To w poszczególnych jednostkach też się dzieje i też są to pieniądze budżetowe. Też niedawno otwarto skrzyżowanie tutaj na Słodkowie Obrzębinie przy tym obiekcie handlowym, przy parafii. Bardzo newralgiczny punkt, kwota też około 2 000 000 zł. Tutaj wykonawcą, inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, jak wiadomo też instytucja państwowa, a jeszcze wcześniej miała miejsce przebudowa ronda w Przykonie, tutaj u radnego Papierkowskiego, jak i przebudowa tych skrzyżowań przed rondem przykońskim. I tam też znaczne kwoty zostały na to przeznaczone. Niedawno mieliśmy spotkanie z dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, który poinformował nas o dalszych inwestycjach, jeśli chodzi o drogi państwowe, krajowe na terenie powiatu tureckiego, a będzie to
w najbliższym czasie przejście przez Tuliszków i dalej remont drogi od Tuliszkowa do Turku ze ścieżkami rowerowymi, ścieżka rowerowa w Kowalach Pańskich, przebudowa ulicy Uniejowskiej w samym mieście Turku. To wszystko jest w najbliższych planach i to będzie robione, także tych inwestycji państwowych, o które zabiegamy, trochę jest.